że na pewno w tym szczególnym dniu rocznicy założenia naszej uczelni, otwierając uroczyste posiedzenie Senatu, informuję, że podczas tego posiedzenia tytuł doktora honoris causa otrzyma pan profesor Andrzej Grzegorczyk, a tytuł profesora honorowego pan profesor Jacek Klinowski. Szanowni Państwo, 649 lat to wiek dojrzały, wiek godny. To nasze dziedzictwo i zobowiązanie. Król Kazimierz Wielki chciał pozostawić Rzeczpospolitą nie tylko murowaną, ale także mądrą. Od tego momentu uniwersytet to perła nauk wszelakich, to potęga edukacji. Trwałość uniwersytetu przez wieki wzmacniała polskość, polską tożsamość. Różne bywały losy uniwersytetu, ale przez ten czas zawsze realizował tą misję. Nawet w czasach, kiedy Rzeczypospolitej nie było na mapie Europy. Bo zawsze była, jest i będzie perłą nauk wszelakich. I chociaż tak bardzo zmienił się świat, Europa, Polska, sam uniwersytet, to przemądre zobowiązanie króla Kazimierza jest nadal aktualne. U progu XXI wieku ogromnej globalizacji i cyfryzacji, ale także i tabloidyzacji, uniwersytet musi zmieniać swoje oblicze. Musi być nowoczesny i dynamiczny, ale musi pamiętać również o tym wielowiekowym zobowiązaniu. To nasz fundament. Doktorat honoris causa jest najwyższym odznaczeniem, jakie uniwersytet może komuś przyznać. Tak się składa, że przyznaje profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi, dla którego ta uczelnia być może przypadkowo z powodu wojny stała się alma matris, ale to na pewno nie jest powód najważniejszy. Profesor Grzegorczyk jest kimś, kto bardzo specjalistyczne zainteresowania naukowe i rezultaty w ich ramach osiągnięte łączy jak mało kto z postawą wielkiego humanisty i człowieka, któremu sprawy ludzkie są bardzo bliskie. Ot felix faustum fortunatumque sit. Nos rector universitatis Jagiellonice Krakowiensis, de sententia senatus di duodetricesima mensis novembris, anno bis millesimo duodecimo facultate philosophica regante, solemniter lata. In virum doctissimum atque illustrissimus. Andream Grzegorczyk. Profesor Jacek Klinowski jest absolwentem Wydziału Chemii UJ. Na naszym wydziale uzyskał także stopień doktora. Po doktoracie w roku 1968 profesor Klinowski wjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie podjął pracę najpierw na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji, później w Imperial College w Londynie, a następnie w Uniwersytecie w Cambridge, gdzie kilka miesięcy temu przeszedł na emeryturę jako profesor of chemical physics. Profesor Klinowski był jednym z pionierów metody badania katalizatorów zeolitycznych za pomocą nowej, jak na owe czasy, metody spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego z rotacją
próbki pod kątem magicznym, tak zwany MAS-NML. Metoda ta znalazła powszechne zastosowanie w badaniach ciał stałych, także i zeolitów. Oprócz zeolitów profesor Klinowski badał także różne minerały oraz materiały ceramiczne, biologiczne i inne. Na przykład badania NMR zmineralizowanej tkanki mózgowej u osób chorych na chorobę Alzheimera wykazały po raz pierwszy obecność glinu w układzie nerwowym człowieka. Należy jeszcze wspomnieć, że profesor Klinowski podjął pierwsze spektroskopowe badania nieorganicznych depozytów w żywych organizmach. Aktualnie profesor Klinowski jest niezaprzeczalnym autorytetem w dziedzinie magnetycznego rezonansu jądrowego. Nos rector Universitatis Jagiellonice Krakowiensis, de sententia senatus facultate chemica rogante, die vicesima quinta mensis aprilis anno bismillesimo duodecimo lata, virum doctissimum atque illustrissimum, hiacentum Klinowski, titulo professoris honorari ornavimus.